Witam serdecznie, Patryk Łasik z tej strony, a dzisiaj rozpoczynamy kolejne spotkanie biało-czerwonych w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Dzisiaj Polska zmierzy się z reprezentacją Albanii, z którą ostatni mecz zwyciężyliśmy, ale tak naprawdę dopiero po stronie bramki szwedzkiego w ostatnim meczu na 1-0. Też wiadomo, co się później stało. Teraz hymn, składy. Skład Polski, numerem 1 Szczęsny, obrona 17, Puchacz 3, Dawidowicz 18, Salamon 15, Gumny, w pomocy 27, Frankowski, Wasiliński 6, Trzymański 16, Skóraś, a atak to 9, Lewandowski i Świderski z numerem 11. Skład reprezentacji Albanii, Berisha, obrona Uzuni, Weseli, Dzimitsi, Kumbula, Hyszaj, czyli 5, pomoc Kallaku, Memuszaj, Abraszy i w ataku Manaj czy Kaleszy. Formacja 5-3-2. Zaraz się rozpocznie to spotkanie. Rozpoczyna reprezentacja Polski przy piłce Salamon. Puchacz. Frankowski. Puchacz. Podanie do Skórasia. Skóraś stracił piłkę, ale tam jeszcze był faul. A więc dla Polski rzut wolny. Polska w najgorszych możliwych nastrojach jest. Chociażby dlatego, że przegraliśmy mecz z Czechami. Już nieważne, że przegraliśmy, bo teoretycznie Czechy wydawać by się mogło lepszym zespołem są. Ale jak dwie bramki stracone w ciągu dwóch minut, czy tam trzech. Sytuacja teraz, Berisha broni. Dwie bramki w ciągu 3 minut. I z czego pierwsza w pierwszej minucie. A i teraz pierwsza akcja reprezentacji Albanii. Strzelał. Czy to był Hyszaj? Nie, Hyszaj jest obrońcą. Moja pomyłka. Wojciech Szczęsny wznowi z własnej bramki. Salamon. Skóraś. Gumny. Przy piłce Frankowski. Podanie do Piotra Zielińskiego. Strzał z daleka. Nie ma gola. Piłka leci obok bramki. Teraz akcja reprezentacji Albanii, broni to Szczęsny. Abraszy. Hyszaj. Strata piłki, teraz Polacy przejmują. Podanie do Lewandowskiego. Tymoteusz Puchacz. Frankowski. Damian Szymański. Polacy na pewno walczą o wygraną, bo aktualnie są ostatni w tabeli. No Albania nieco wyżej od Polaków. Wrzutka do Lewandowskiego. Nie ma gola, jeszcze Damian Szymański. Gumny, Skóraś,
Skóraś, zagranie do Gumnego, Gumny i teraz odbita piłka, podanie do Szymańskiego, Szymański, Zieliński, ale piłka zablokowana przy piłce Albania, Hyszaj, Cikaleshi, szybko to stracili reprezentanci Albanii, Frankowski, teraz akcja Polaków, Lewandowski, strzał z daleka, blokują to Albańczycy. Abrashi, Polacy ponownie przy piłce, Szymański, Skóraś, na narodowym wyjazdzie do Mistrzostw Świata Polska wygrała 4-1, żeby tutaj nie było straty bramki, też kompletnie inna obrona, w obronie Dawidowicz z Salamonem, wcześniej był Bednarek, biorę gol, Lewandowski 1-0. Wreszcie Polacy przełamali złą pasce. Mamy pierwszą bramkę w tych eliminacjach. Drugą. Moja pomyłka. Drugą bramkę. Udało się wreszcie to zrobić. Świetna akcja. Zagranie, nie wiem, Szymański to był Zieliński. Zieliński, Lewandowski. Strzał, piłka odbita od słupka. Mamy 1-0. Wznawiają grę od środka Albańczycy. Jimmy C, Abrashi, Cikaleshi. Ale szybko Albania traci. Polska zaczyna coraz więcej atakować. Podanie do Skurasia. Skóraś. Świderski. Strata. Troszkę takie nieprzemyślane to podanie. Ponownie Polska, Puchacz, zastępujący dzisiaj Matiego Kesza, kontuzjowanego, Lewandowski, mogła być szansa na drugą bramkę, Piotr Zieliński, Memuszaj, dzisiaj obrona chyba funkcjonuje, bo szybko Polacy odbierają piłkę, dość szybko radzą sobie z Albańczykami, ale to kompletnie inna drużyna niż Czesi, Hyszaj, Cikaleshi, Abrashi, podanie do Cikaleshiego, ale piłkę Albańczycy tracą. Frankowski, Robert Lewandowski. Skóraś zatrzymany przez Kallaku. Cikaleshi. 40 minuta. Podanie do Hyszaja, ale nie zdążył do niej, do tej piłki. Dawidowicz. Odegranie do niego. Salamon, piłka Szlecha wraca do reprezentacji po kontuzji, zobaczymy jak dzisiaj zaliczy swój występ. W Lechu Poznań też nie ma zbyt miejsca w pierwszym składzie, wiadomo Milić, też Szatka, teraz Skóraś dobrze wbiega do środka, Skóraś, Szymański, Frankowski dobrze drybluje, preza Frankowski! No nie przemyślane kompletnie. Koniec pierwszej połowy. Polska prowadzi do przerwy 1-0. Zmiany. Zalewski na... No Puchacz. Puchacz gdzieś zgubił. Podoba mi się to. Albania wznawia grę po przerwie. Manaj. Nie udało mu się przejść przez polską obronę. Dzisiaj funkcjonuje. Zieliński. Frankowski. Przemysław Frankowski. Okręcił się z piłką. Zagranie do Szymańskiego. Robert Gumny. Będzie rzut rożny. Będzie chyba rzut rożny dla reprezentacji Polski. Zmiana za Balaja, za Cikaleshiego wchodzi Balaj. Jest dośrodkowanie. Jeszcze Puchacz. Szymański. Nie ma gola. Jeszcze Świderski. Podanie do Frankowskiego.
mógł tam zagrywać nadbiegającego puchacza Berisha broni. Balaj. Oj, teraz akcja Manaj. No 1-0 może być na pewno niebezpiecznym wynikiem. Nie no, nie, na pewno nie takim jak 2-0. 2-0 stracić można. Skóraś. Robert Gunny. Dużo byłych zawodników Lecha. No, Skóraś jeszcze gra w Lech Poznań. Salamon też. Kalaku. Weseli. Balaj. Frankowski. Robert Lewandowski. Jest dobra akcja, ma dużo wolnego miejsca. Lewandowski! Zablokowany strzał. Zieliński. Zieliński, Szymański. Polska się utrzymywała do tego momentu. Podanie do Szymańskiego. Damian Szymański. Zieliński. Świderski! Nad bramką. Wznawiają grę Albańczycy od własnej bramki Berisha. Uzuni. Manaj. Frankowski. Dawidowicz. Zieliński. Dawidowicz. Szymański. Skóraś. Michał Skóraś. Czy poradzi sobie przejść przez obronę? Nie udało mu się, więc musiał wycofać do Szymańskiego. Zagranie do Skórasia. Skóraś, Gumny. Gumny trochę tam pobiegł. Próbował jeszcze, ale to skończy się rzutem z autu. Gumny. Skóraś. Frankowski. Szymański. Do Frankowskiego! I to był dobry strzał. Będzie kolejny rzut rożny dla Polaków. Nie będzie go, ale... Piotr Zieliński. Lewandowski. Lewandowski. Gdzie on podał? Gdzie on podał? Będzie wznawiał Berisha. Dawidowicz. Zieliński. Puchacz. Bardziej się zalicza nawet dobry występ. Szymański, Lewandowski, Lewandowski był kryty, także nie miał co też jak utrzymać tej piłki. Manaj, zagranie do Balaja, zatrzymała to polska obrona, także bardzo dobrze. Puchacz, Frankowski, Frankowski, teraz on się okręcił, dużo znalazł tam wolnego Zielińskiego, Zieliński, Piotr Zieliński, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, niewiele brakowało. A byłoby 2-0. Może jeszcze nie będzie jakaś akcja na 2-0. No by też tak się stało. Za zmęczonego już Gumnego wchodzi Nikola Zalewski. Także no. Chciałoby się coś powiedzieć, ale może lepiej nie. No. Można powiedzieć, to dobry zawodnik w AS Romie, ale na mundialu dużo nie pokazał. No i szybko placu zatrzymują. Na spokojnie. Nikola Zalewski na lewej obronie. No to jest coś niespotykanego. Tam był jeszcze faul na reprezentancie Polski. Na Robercie Lewandowskim. I będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski. Piotr Zieliński. Lewandowski. Puchacz. No i Świderski, ale niepotrzebnie to puścił, jednak gol! 2-0! No, kuriozalna sytuacja, ale bramka pada, także no jest się z czego cieszyć. Chociaż przypieczętowali to zwycięstwo na Stadionie Narodowym.
i Świderski także ze swoją pierwszą bramką w tych eliminacjach. Jak i no, można by już przyjąć, że praktycznie w każdym meczu z Albanią, w którym Świderski występował, strzelił bramkę. Mecz z Albanią w Tiranie też zakończył się strzeloną bramką przez Świderskiego. No natomiast ten na narodowym wtedy już niestety nie, no bo siłą rzeczy zamiast Świderskiego występował Buksa. Za Karola Świderskiego wchodzi Krzysztof Piątek. Kolejna zmiana. Zobaczymy teraz z rzutu wolnego. Piotr Zieliński, Frankowski. No i tu był spalony. Ale lekki, bo tylko tutaj widzę wystawił nogę. Także no, sędzia musiał mieć bardzo dobry wzrok, żeby to dostrzec. No, Berisha. 5 minut do końca. Na pewno zwycięzca tego spotkania już się nie zmieni. Aczkolwiek jak... To jest dziwne, że był podyktowany rzut wolny. Hyszaj zatrzymany. Frankowski. 3 minuty do końca. Fajnie było zobaczyć 3-0, ale też już nie ma kto strzelić, no bo Lewandowski zmęczony. Świderski zszedł. Zieliński. Minuta do końca. Frankowski. 4 minuty. Potknął się teraz Zalewski, Nikola Zalewski. Oj, dobrze, Nikola Zalewski podryblował Damian Szymański, ale nie potrzebnie straty. Poczekaj, nie wiem, czy tam oczekiwał faulu. 2 minuty do końca. Także już myślę, że bramki nie padną. Leniani próbował, może Laga teraz. Skóraś. Piątek. Krzysztof Piątek, no już będzie koniec. Będzie już koniec, Polska wygrywa 2-0. No także przełamanie. W końcu mamy zwycięstwo. No mecz z Czechami do zapomnienia, ale dzisiaj można się cieszyć z wielu dobrych aspektów, że funkcjonowała wreszcie obrona. Atak również zaczął funkcjonować. Mamy dwie bramki. Ale to też zasługa tego, że od początku było wystawionych dwóch napastników. Kompletnie zmieniona obrona. Dziękuję za uwagę i do widzenia.